bardzo starannie ćwiczy po kilka godzin. Często na fortepianie, również swoje utwory, ale oni ciągle prosili go o coś Mozarta. Uważali, że żaden kompozytor nie dorównuje mistrzowi. Dlatego zalecił zmiany w konstrukcji instrumentów, na których grał koncerty. I te zmiany zostały, proszę Państwa, wprowadzone. Aurora z tych włosów, wokół twarzy o rysach aniołów z Botticellego. Jak ja. Nigdy nie umieramy. Jesteśmy legendą za życia, a legendy nie umierają. Pani Heleno, ci Państwo są zaproszeni przeze mnie na spotkanie z moim mężem. Pan czas się skończył. Pani Serwini. Bardzo proszę zająć się panią Odzińską. Ona potrzebuje już tylko spokoju. Wiecznego.